Siemanko, przyszedł długo oczekiwany czas na podpiłowanie okna wydechowego. Właśnie dzisiaj jest ten dzień. Zajmę się tym. No już wstępnie trochę zrobiłem, nie mam operatora do kamery, to tak trochę pobieżnie wam to wszystko zaprezentuję. Wyposażyłem się w taki sprzęt. Szlifierka wysokoobrotowa, precyzyjna. Całkiem giętkim. No, na końcu ma taki frez. Frez nie był w zestawie, takie frezy trzeba załatwić sobie samemu. Jak to działa? Już prezentuję. Można złapać w rękę. Wypisać jak długopisem. Tym właśnie sposobem będziemy podpiłowywać okno wydechowe na 180. Ja wcześniej sobie przygotowałem to wszystko. Zrobiłem to w ten sposób, że cylinder założyłem do jednego karteru, tak samo to analogicznie jak przy pomiarze wysokości okien było robione, i zrobiłem sobie taki punkt odniesienia, który widać w tej chwili. To jest takie punktowe podpiłowanie. Widać to dobrze na środku. No może nie na środku, tak trochę po prawej. No i teraz zrobię taki szablon kształtu okna, który nałożę i górna krawędź szablonu pokryje się z tym nacięciem i to będę miał odzwierciedlenie tego kształtu, który muszę wypiłować. Także przystępuję do pracy. Jeżeli chodzi o okna płuczące, ja w obrębie okien płuczących żadnych korekt nie wprowadzam, ale jeżeli ktoś by miał taką potrzebę, no to szlifierką z wałkiem giętkim jest no słaby dostęp tam, wiadomo. I można zastosować taki patent jak ja tutaj, że na koniec wałka giętkiego zakładamy, to się nazywa kątnica protetyczna bodajże. Na pewno kątnica, wydaje mi się, że protetyczna. No coś takiego to można kupić na portalu aukcyjnym. Jak to działa, zaraz zaprezentuję. Wstawiamy sobie to do środka, do cylindra. Mamy dostęp pod kątem, robimy co chcemy. Taki fajny patentik. Z twardego plastiku, z jakiejś butelki, w jakimś płynie w aparacie, wyciąłem taki fragment. Ten fragment włożę do środka, on się ładnie rozpręży. On jest twardy i gruby. O, on się mi tu ładnie rozpręży, docisnę go do okna wydechowego. Frezem odzwierciedlę kształt i zarys tego okna i w ten sposób będę miał taki szablon, dzięki któremu będę mógł kształt okna odzwierciedlić odrobinę wyżej. Tak wygląda mój szablon z wyfrezowanym oknem. To jest kształt tego okna. Teraz włożę go do cylindra. Górną krawędź szablonu ustawię na tym wybraniu punktowym, które wcześniej zrobiłem. Boczne, tak jak zgram szablon z bocznymi ściankami okna. I przystępuję do szlifowania. Bye.
Tadek zostawia jakąś kurtkę w samochodzie. Nagrywasz? Chcesz to kurtkę? Co? Będę, ale czy ja będę o tym pamiętał? Czy położyć możesz, ale nie gwarantuję, że będę pamiętał o tym. Tak wygląda efekt mojej pracy. Okno podniesione na 180. Tak to wygląda. Obrabiana była tylko górna krawędź. Dolna z tym zadziorem, który widać. I boczne zostały tak od połowy, bez zmian. Druga połowa i góra była podniesiona. Było dużo szlifowania. Na koniec jeszcze całość delikatnie przepolerowałem. Tak to wygląda. No, zobaczymy, jaki to efekt przyniesie. Mam nadzieję, że dobry, że zwiększą się obroty i że będzie fajnie.